Witajcie, to jest mój pierwszy vlog. I jeśli wszystko dzisiaj pójdzie dobrze, znajdzie się to w tym vlogu. Mamy piątek, godzina 20. Jestem już po pracy. Dzisiaj mam kolację z moją host rodziną, która swoją drogą jest wspaniała i jak mamy okazję, to bardzo chętnie jem z nimi właśnie kolację w piątki. Jadę właśnie odebrać moją koleżankę Sylwię. Jedziemy do Cambridge. Miasto jest piękne, zwłaszcza nocą. Jeśli mi się uda, to Wam pokażę. Może jeszcze pojedziemy na mrożony jogurt. Chciałam tylko powiedzieć, że w tym vlogu i we wszystkich innych postaram się być taka, jak jestem na Snapchacie, czyli prawdziwa, wyluzowana, czasami może zabawna, może nie. Zobaczymy. Komu w drogę temu czas. It's been so long since I have seen your face. I'm a thousand miles away from you. It's a sad song I've been singing every day, but it'll all be over soon. 'Cause I'll be back home tomorrow. And all the sorrow we ever know, the feel like a memory, something bittersweet. Dzień dobry. Wczoraj za wiele nie nagrałam, dlatego chciałam Wam na szybko powiedzieć, co robiłyśmy. Po mrożonym jogurcie pojechałyśmy do Cambridge, gdzie robiłyśmy zdjęcia w nocy. To, co zrobiłam, jeśli udało mi się już obrobić, pojawi się teraz. A więcej znajdziecie na Instagramie. Po zdjęciach stwierdziłyśmy, że jest jeszcze za wcześnie, żeby jechać do domu. Była godzina 11:30, więc stwierdziłyśmy, że pójdziemy do naszego ulubionego baru, klubu, gdzie znamy wszystkich ochroniarzy i barmanów. Powiem Wam szczerze, bardzo się przydają takie znajomości. Sylwia przywiozła mi ubrania, które zamówiłyśmy z Runway.com i stwierdziłam, że przebiorę się w sukienkę, którą dostałam. Więc w samochodzie zmieniłam moje ubranie na bordową sukienkę. Niestety nie miałam innych butów, więc poszłam w klapkach. Sylwia poszła w t-shircie, shortach i trampkach, ale tam nikomu to nie przeszkadzało. Więc wypiłyśmy tam wodę, trochę potańczyłyśmy i około drugiej stwierdziłyśmy, że pora do domu. Niestety byłyśmy bardzo głodne, więc pojechałyśmy do IHOP na kolację, śniadanie. Czyli na naleśniki. Zamówiłam sobie porcję, która miała 900 kalorii. I powiem Wam, że myślałam, że będzie lepsze. Pierwsze trzy gryzy są wspaniałe, po prostu czułam się jak w niebie. Natomiast później już czułam smak, że nie jest to prawdziwe. Zjadłyśmy i stwierdziłyśmy, że od tej pory przechodzimy na detoks słodyczowy, czyli nie jemy żadnych słodkości, chipsów, lodów, co jest chyba dla mnie największym bólem serca, bo lody w Stanach są najlepsze, jakie jadłam w życiu. I ja postanowiłam, że przez 2 tygodnie nie będę jadła słodyczy, ale za to nie będę się ograniczała w owocach. A później być może to zmienię i zacznę odstawiać powoli owoce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Teraz przygotowuję sobie owsiankę. Za chwilę pokażę Wam, co do niej dodam. I będzie można zacząć kolejny piękny dzień. Ja już zjadłam śniadanie, za chwilę się będę ogarniać i później po południu jadę z Sylwią do Bostonu. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że u mnie teraz w domu nie ma nikogo. Moi hości jadą w maratonie rowerowym, który
ma na celu zebranie pieniędzy dla prawdopodobnie dla jakiejś fundacji i za każdą przejechaną milę są wpłacane pieniądze na tą właśnie fundację. Nie jestem pewna, ale prawdopodobnie jest to 1 dolar za jedną milę. I moi hości planują dzisiaj przejechać 87 mil. Dla mnie jest to wyczyn wow. Postawili sobie za cel zrobić to w 7 godzin z przerwami na wodę. Trenowali całe lato i całą wiosnę, więc bardzo im kibicuję. I według mnie super sprawa jechać tak samo jak jest z biegami, robić coś dla kogoś. Dla mnie super. A to ja i mój outfit of the day. Jadę do CVS kupić dwie rzeczy. Nic specjalnego, może wam pokażę, jeśli chcecie. Generalnie tak właśnie chodzę na co dzień. Jeśli komuś się nie podoba, jak wyglądam bez makijażu i w moim pięknym upięciu włosów, to bardzo mi przykro. Jeśli chcecie mnie oglądać, to tak będę się pojawiać bardzo często. Mój haul zakupowy. Kupiłam przepychacz do rur oraz maść na bolące kolano. Pozdrawiam. Znowu nie nagrałam wam wczoraj tego, co chciałam nagrać, ale powiem wam, że nic straconego. Byłyśmy wczoraj w kinie na Atomic Blonde, później poszłyśmy coś zjeść, byłyśmy w Targecie, ja kupiłam lustro. Spójrzcie, moje piękne lustro. Tylko 6,50. I tyle. Tyle się wczoraj działo. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę i zabieram was ze sobą. Zobaczycie, gdzie pojedziemy. Jest godzina 9. Jadę właśnie po dziewczyny i ruszamy w trasę. Manchester by the Sea, ale nie miałyśmy gdzie zaparkować, więc przyjechałyśmy, jesteśmy właśnie w drodze do Salem i zatrzymałyśmy się, żeby sobie popatrzeć na ocean. Mogę wam pokazać. Wróciłam już do domu i pora zakończyć tego vloga. Jest on tylko z 2 dni, właściwie z 2,5. Nie wiem, czy coś ciekawego się tu dowiedzieliście, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Był to mój pierwszy vlog, więc wybaczcie mi to, jak nagrywałam. Nie mam jeszcze wprawy. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i że będziecie mogli cieszyć się fajnymi filmami, które dla was przygotuję. Dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dnia
lub nocy, weekendu, tygodnie. Dużo się uśmiechajcie i do zobaczenia.